Witam na wystawie Oazy Wolności, Niezależny Ruch Wystawienniczy w latach 80. To wystawa, której kuratorem jest pan Tadeusz Boruta, malarz, pedagog, kurator wystaw, który pisuje również na temat sztuki i współpracuje z licznymi wydawnictwami, który w latach 80. żywo uczestniczył w tym ruchu i wystawienniczym, i artystycznym, i ponosił tego konsekwencje. Bardzo dziękuję, że pan przyjął propozycję zorganizowania tej wystawy. Wystawa odbywa się w pierwszy raz. Muzeum w Gliwicach organizuje wystawę tak dużą dzieł sztuki w ruinach Teatru Wiktoria, spalonego w styczniu 1945 roku, do dzisiaj nieodbudowanego. Myślę, że miejsce bardzo interesujące pod wieloma względami, żeby w nim pokazywać dzieła sztuki i o tej sztuce opowiadać. Pan Tadeusz Boruta zatytułował tą wystawę Oazy Wolności. Ta wystawa pewnie byłaby, panie Tadeusze, inna, gdyby nie kilka takich zasadniczych faktów, prawda? To znaczy, gdyby nie to, że w sierpniu 80 roku powstał Niezależny Związek Zawodowy Solidarność, gdyby nie 13 grudnia 81 roku generał Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego. I myślę, że gdyby również nie to, że wybrano papieża Karola Wojtyłę, który został papieżem Janem Pawłem II. Myślę, że to były takie trzy takie zasadnicze wydarzenia historyczne o wielkiej wadze dla naszego kraju, które w mocny sposób wpłynęły na tą wystawę. I na to, co się działo z artystami, którzy przecież po stanie wojennym stracili oparcie w swoim związku zawodowym, Związku Artystów Plastyków Rozwiązanym, i którzy kilka miesięcy później, po wprowadzeniu stanu wojennego, zdecydowali się bojkotować wystawę i instytucje państwowe, które te wystawy organizowały. I stąd ta, myślę, wystawa. No, ta wystawa jest przede wszystkim dlatego, że w latach 80. powstał rzeczywiście olbrzymi ruch kultury niezależnej, niezależny, w którego członem bardzo mocnym i bardzo obfitującym w dzieła był taki niezależny ruch wystawienniczy, bo oczywiście ten ruch artystów w kierunku kościoła, niezależności, działalności pozainstytucjonalnej był szeroki, obejmował zarówno wszystkie środowiska artystyczne, bo i aktorów, i piosenkarzy, i dramaturgów, bo były sztuki specjalnie na tę okazję pisane i grane. Powstały niezależne teatry, no, niezależne rozgłośnie, niezależne producenci filmów, ale także niezależna literatura, no to jest najbardziej taka spektakularna sprawa, olbrzymia ilość wydawnictw niezależnych. Niezależna poczta, obfitująca w całą ikonografię znakomitych nieraz projektów plastycznych, które mówiły o Polsce tego czasu, ale także o historii, o przypominaniu właśnie dat pewnych, które były ważne, którymi była znaczona historia Polski, a które w kontekście walki o tożsamość właściwie narodową, bo ta tożsamość była zagrożona już właściwie przez sam czas PRL-u, ale no, w latach 80. szczególnie, to przez tą sytuację tworzyła się bardzo mocna taka ikonografia, która właśnie była obecna w poczcie, ale także w sztuce, która jakby łączyła to dialogowanie z historią, albo przypominanie, albo na bazie tej historycznej tradycji budowała nową ikonografię. Nową ikonografię, w którą był wpleciony ten człowiek określonego czasu, jakiegoś ówczesnego tu i teraz, w którym realiów późnego PRL-u, w którym przyszło żyć, realiów stanu wojennego. I to są takie główne powody, że ten fakt stanu wojennego, a wcześniej powstania Solidarności, spowodował, że wybuchło coś, poza tym zjawiskiem społecznym, o którym wszyscy wiemy i uczymy się w podręcznikach, wybuchło coś takiego, co było też wymiarem kulturowym, że powstała kultura niezależna, że wybitni twórcy, wybitni w każdej dziedzinie tworzyli znakomite dzieła i że ten ruch był masowy. Same liczby nawet mówią, że jeżeli w samym ruchu wystawienniczym uczestniczyło w granicach 1200-1500 artystów,
To jest olbrzymia ilość, to jest no, rzesze twórców. Bo wiadomo, że w takiej masie nie wszystkie dzieła są wybitne, nie wszyscy twórcy byli wybitni, bo nie ma żadnego narodu, który w jednym pokoleniu właściwie, czy tam w dwóch nakładających się na siebie obfitował w tysiąc ileś tam twórców wybitnych. Ale to było zjawisko, które tworzyło pewną wspólnotę, która była scalona z doświadczeniem czasu i narodu, w którym przyszło im tworzyć. I chyba nigdy w historii nie było takiego zjawiska, żeby właśnie powstał pozainstytucjonalny ruch, tak masowy, żeby było takie znakomite dialogowanie ze społeczeństwem. No, a jeszcze do tego, że w większości ten ruch wszedł w przestrzeń Kościoła, Kościół się na niego otworzył i bez względu na konfesję, na to, czy byli wierzącymi twórcy, czy nie, Kościół znalazł jednak drzwi i otworzył swoje przestrzenie, dlatego żeby ten ruch mógł się realizować. Także te oazy wolności oczywiście nie zawsze były tylko oazami w Kościele, bo pierwsze zjawiska tego ruchu, to ten ruch niezależny, te oazy to były mieszkania. To były mieszkania. W tym okresie między stanem wojennym, a gdzieś między 83-84 rokiem, to przede wszystkim mieszkania, pracownie. Były takie inicjatywy znakomite, zresztą tu jest twórca takiej jednej z lepszych inicjatyw, to jest Marek Sapeto, warszawski artysta, niestety już nieżyjący, który stworzył tak zwaną wystawę walizkową. Zamówił u twórców niedużych formatów obrazy. Często były to pomniejszone formy dzieł większych, które tworzyli ci artyści. I zapakowane w walizkę zwykłą, taką typową walizkę tamtego czasu, wędrowała ta walizka po prostu od mieszkania do mieszkania osób poinformowanych dobrze, od strychu do strychu, od pracowni do pracowni, gdzie się zapraszało parę osób w wzajemnych relacjach towarzyskich będących i rozkładało się na ścianach obrazy i była wystawa. To były takie pierwsze zjawiska kultury niezależnej. Były też teki graficzne powstawały z inicjatywy właśnie kilku twórców powstały. Takich walizek kilka powstało i wędrowały po Polsce. Kilka tek graficznych powstało i wędrowało po Polsce. To były takie pierwsze zjawiska, w których no, artyści szukali jakiegoś, no, jakiejś możliwości wyrażenia się i pokazania, że no nie jesteśmy tylko przybici do tego czasu i zgnębieni i w depresji i nic nam nie będziemy robić, bo nam odmówiono, zawieszono związki, zawieszono możliwość spotykania się, manifestowania swoich emocji i tak dalej. Nie, dlatego że będziemy tworzyć po prostu i chcemy tworzyć. Dopiero jakby tematem tej wystawy to przede wszystkim jest oczywiście jest to temat, który właściwie chcę pokazać pewną wspólnotę i dlatego na przykład na początku tej wystawy jest ustawiony stół, dzieło Jerzego Kaliny. On ma tytuł Anioł Pański. To jest modlitwa, która rozpoczyna dzień. Od Anioła Pańskiego się modlimy i to jest stół, zwykły kuchenny stół. Jak wiadomo, osoby starsze wiedzą, że cała inteligencja w czasach PRL-u w małych mieszkankach spotykała się najczęściej w kuchni z wielu powodów. A więc ten stół symbolizuje jakby taką wspólnotę ludzi, którzy chcą rozmawiać o różnych sprawach, tym nie zawsze podobającym się władzy. Jest tu taki symboliczny chleb powieszony i szuflada, która jest odwrócona, która nic nie mieści, ale jest jakby tym skrzydłem czy jakimś symbolem takiego pewnego odwrócenia porządku. Ale ten stół jest na podciętych nogach, klęczy. On jest modlitwą. A więc on znakomicie symbolizuje tak na wejście rodzaj wspólnoty, która w tych latach 80. się rodziła. To znaczy wspólnoty różnych ludzi, z różnych, no, z różnych perspektyw przychodzących do kościoła, ale jednocześnie spotykających się w tej przestrzeni kościoła, gdzie rzeczywiście kościoły w tym czasie kipiały kulturą, żeby tworzyć i modlić się. Taki charakter tej wspólnoty był, ale jednocześnie ta wspólnota była zgrupowana i jednocześnie zagrożona. Ten moment w kilku obrazach tamtego czasu jest pokazany przez symboliczne zagrożenie wspólnoty.
Bo takie były czasy. Rzeczywiście ta wspólnota nasza była cały czas zagrożona. A panie profesorze, gdyby pan powiedział o tym jednak szczególnym związku w tym czasie pomiędzy Kościołem, a właśnie sztuką, a artystami, którzy do tej pory realizowali swoje przedsięwzięcia poza murami kościelnymi, a często wręcz jakby mijały się te dwie dwie instytucje społeczne, powiedzmy Kościół i życie sztuki. Kiedy one się ze sobą przecięły? Bo kiedy, jak się narodził ta idea jakby połączenia tutaj się właśnie sztuki i przestrzeni kościelnej, bo przecież pan wspominał w rozmowie ze mną wcześniej, że Kościół się wyraźnie otworzył, nie było tutaj żadnych oporów właściwie przed pokazywaniem czasami dzieł odważnych, tak? Dzieł takich, które później już no, budziły pewne wątpliwości u hierarchii kościelnej. No właśnie, tak chronologicznie, historycznie patrząc, to ten pierwszy okres, jak mówiłem, to były te wystawy walizkowe, te spotkania w pracowniach. W kościołach rzeczywiście Kościół się otworzył w ogóle na sytuację bardzo mocno i w tym czasie w gruncie rzeczy była przede wszystkim pomoc charytatywna. Cała masa paczek dostarczanych z głównie Zachodu, ale też pomoc taka doraźna, bo tam rzeczywiście te grupy solidarnościowe się spotykały i powstawały te konfraternie robotnicze, które no właśnie tworzyły jakąś tam wspólnotę i działały też nie zawsze legalnie, to najczęściej były nielegalne, no ale można powiedzieć, że ta przestrzeń w kościołach nie do końca była nielegalna, tylko była to właśnie przestrzeń, która była otwarta, publicznie otwarta, a zarazem te działalności nie do końca były znowuż legalne. I to była specyfika tej przestrzeni, bo można w tej przestrzeni, to właśnie Kościół zorientował się w takim dziwnym fakcie, tutaj akurat mówiliśmy o Janie Pawle II, była wizyta Jana Pawła II w 83 roku w czerwcu. Pierwszy raz przyjechał po wprowadzeniu stanu wojennego do Polski. I wtedy no, masę imprez towarzyszących było, między innymi z inicjatywy Ruchu Kultury Niezależnej, z Komitetu Kultury Niezależnej na Żytniej w Warszawie, w zburzonym w czasie powstania kościele, który był w trakcie odbudowy, ale on był właśnie taką podobną ruiną do tego wnętrza, jak tutaj mamy. Powstało sympozjum Znak Krzyża. Janusz Bogucki był głównym inicjatorem, ale tam cała grupa twórców współpracowała. Tam powstał, no właśnie wszystko było. Między innymi potężna wystawa, taka aranżacja robiona właśnie jego autorstwa, ale też właśnie Jerzy Kalina, który tam aranżował całość tego wnętrza i miał tam swoje instalacje. Oprócz tego był tam Teatr Ósmego Dnia, miał swój spektakl, były recitale, poezji, jakieś filmy. Gintrowski tam chyba śpiewał. Tak, Gintrowski śpiewał, no ci bardowie Solidarności, bo to nie tylko on śpiewał, tam się pojawili. Więc dwa tygodnie Festiwalu Kultury właściwie Niezależnej we wnętrzu zburzonego kościoła. To było zaskoczenie i dla władz, i dla ludzi, że tyle ludzi tam się może na peryferiach właściwie życia kulturalnego Warszawy powstaje centrum kultury nie wiadomo z jakiego powodu. I co ciekawe, związki twórcze były zawieszone w tamtym czasie. Tak samo, nie tylko twórcze, bo wiadomo i Solidarność, ale związki twórcze, władze chciały odwiesić te związki. I ten moment wizyty papieża właśnie spowodował, że jak zobaczyli, jaka jest niechęć tego środowiska do współpracy władz, że ci twórcy wybitni nieraz z teatrów, z sal wystawy, nie wrócą na garnuszek komunistów, że tworzą jakiś alternatywny ruch, no to po prostu być może, żeby zagrozić im sprawami bytowymi, no bo to przez związki też było i ubezpieczenie, i świadczenie różnych. Zaraz po wyjechaniu papieża, skończeniu wizyty, rozwiązali wszystkie związki twórcze. Ale myśmy byli już wtedy w przestrzeni kościoła. To był taki nagle taki sygnał, nagle, że możemy tworzyć w zupełnie innej przestrzeni. A Kościół też docenił tę wspólnotę, bo zobaczył, że że nowa jakość wspólnoty się tworzy, że ci twórcy, którzy znani z ekranów telewizji albo z sal wystawowych, nagle są tutaj i na nich przychodzi cała masa ludzi, że się tworzy nowa wspólnota. Ja sam współpracowałem z konfraterniami robotniczymi w Miszczerowicach z księdzem Jancarzem.
I to samo było. To były tłumy ludzi prostych, jak to się nie najlepiej mówi, ale po prostu ludzi, którzy najczęściej do sal wystawowych, czy teatrów, czy na koncerty nie chodzili. I tutaj dostają w ich parafii najwybitniejszych twórców, którzy tutaj do nich mówią, z którymi się można spotkać, bo były zazwyczaj to takie spotkania, które oprócz koncertu były jeszcze spotkania, rozmowy, jakieś poczęstunki. Swobodna, zupełnie bez dystansu atmosfera. To była zupełnie inna jakość wspólnoty, też inna jakość tworzenia i występowania i publikowania sztuki. I od tego czasu zaczęły się właśnie wystawy też w latach 80. w kościołach. Ja tą wystawę właśnie zaaranżowałem, nawiązując, ale jest tutaj plakat z pierwszej wystawy, która była na Śląsku. Czas krzyża robiona przez Jerzego Brukwickiego w kościele Podwyższenia Krzyża w Bytomiu. To wystawa, która jakby nawiązuje do tej wystawy Znak Krzyża troszeczkę, bo ten motyw krzyża był bardzo obecny w tamtym czasie, chociaż nie sam wizerunek ukrzyżowanego bynajmniej wcale nie był dominujący w tej sztuce. Jest tutaj też drugi plakat, jakby otwierający drugi ciąg wystawy. To jest Pieta Polska, też wystawa, która powstała na rocznicę Czerwca Poznańskiego, ale wędrowała po Polsce i trafiła właśnie do Katowic, do Muzeum Diecezjalnego. Cała aranżacja wystawy jest pomyślana jakby skupienie wokół, no można powiedzieć, kościoła na planie krzyża. A więc w nawiązaniu do tych pierwszych tutaj wystaw jest to krzyż z rusztowań, które symbolizowały budowę. Ja sam używałem w swoich aranżacjach w tamtym czasie rusztowań budowlanych u dominikanów, jako taki z jednej strony konieczność, a z drugiej strony też konieczność dlatego, że na przykład w zabytkowych kościołach nie można było wieszać gdzie popadnie, ani nie wbijać gwoździ, więc musieliśmy szukać rusztowań po znajomych firmach, ja schemobudowy brałem i te rusztowania przywoziliśmy, montowaliśmy sami wszystko i na tym wieszaliśmy obrazy. Więc to jest naturalne miejsce i sposób wieszania w tamtym czasie tych obrazów. No i ten układ krzyża, do tego tworzący się krzyż świetlny, który u góry, jakby jest dominującym elementem tej aranżacji. Są tutaj obrazy, które są warte przypomnienia. To jest właśnie ten motyw krzyża, o którym mówiłem. Mamy przykład tak zwanego krzyża kwietnego. Cała seria różnych twórcy tworzyli właśnie krzyż kwietny. Tu jest akurat dzieło Wiesława Szambowskiego, artysty warszawskiego. Ale tu trzeba powiedzieć o czymś istotnym, że artyści tworząc, szukając nowej ikonografii dla wyrażenia czasu i kondycji jaka duchowej i fizycznej też społeczeństwa, sięgali do ikonografii często tworzonej przez to społeczeństwo. Te krzyże kwietne, które powstawały w Warszawie, a później w całej Polsce, one były spontaniczne. To ludzie przynosili kwiaty, układali gdzieś na placach krzyże i później zapalali świece dla upamiętnienia właśnie zabitych w Wujku czy różnych wydarzeń tragicznych. Mamy tutaj obrazy, które upamiętniają takie wydarzenia, jak na przykład tu akurat grup Grzegorza Przemyka i obraz pamięci Grzegorza Przemyka. To są obrazy Łukasza Korolkiewicza, też warszawskiego artysty. Proste, właściwie martwe natury, kadr na jakiś wycinek rzeczywistości, realistycznie malowany, ale daje tą atmosferę spontanicznej reakcji społeczeństwa na te wydarzenia. Mamy tutaj też ciekawy taki obraz, który mówi o drugiej tragedii, takiej bardzo mocnej. To jest tragedia księdza Jerzego Popiełuszki, zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj mamy obraz Marii Anto z Warszawy, która właściwie zanotowała wszystkie transparenty, które ze zdjęć tam udało jej się odnotować, które były na pogrzebie księdza Jerzego. Także te hasła i estetyka tych transparentów, które w tamtym czasie jest tutaj odnotowana przez tą warszawską artystkę. Mamy tu też motyw księdza Jerzego. Był pewną sytuacją, w której artyści zareagowali
na to morderstwo artyści zareagowali bardzo zaskakująco. W październiku było zabójstwo księdza Jerzego, a już w styczniu była zmontowana wystawa w Miszczejowicach, w krakowskich, podkrakowskich Miszczejowicach, właśnie u księdza Jancarza, który był takim jednym z głównych działaczy, księży działaczy, można powiedzieć, ruchu Solidarność. Zresztą przyjaciel księdza Jerzego i ksiądz Jerzy też często bywał w Miszczejowicach. Wystawa, która była reakcją taką spontaniczną. No, parę miesięcy, a właściwie niektórzy już malowali zaraz po tych wydarzeniach, kiedy śledzili to, co się działo wtedy w Polsce. I zareagowali taką reakcją, żeby no, wyrazić, z jednej upamiętnić księdza Jerzego, a z drugiej strony wyrazić tą tragedię. Mamy tutaj na przykład portret, bo często bohaterką tego była matka właśnie księdza Jerzego, opłakująca kobieta, która traci swojego w sumie młodego 30-paroletniego syna. I właśnie portret tego syna. Znakomity obraz sakrum Mariana Kępińskiego, łódzkiego artysty. Prosta, martwa natura, mająca taki charakter liturgiczny, gdzie właściwie centrum jest chleb. Po bokach jest woda i wino, fałdy draperii, nakryty, gdzie ten stół jest nakryty, są zmierzwione, jakby jest moment jakby odsłonięcia z lewej strony i za tym chlebem, winem, a więc tym liturgicznym wymiarem, który jest jednocześnie chlebem eucharystycznym, odsłania się zdjęcie ofiary, tego męczennika. Więc to jest takie podkreślenie tego momentu odsłonięcia, że ta mensa, stół wspólnoty, ale też ta mensa ołtarzowa, jest za tą mensą są konkretni męczennicy. Bądź co bądź ołtarze były budowane dawniej na grobach męczenników. I tym męczennikiem jest tutaj właśnie ten ksiądz Jerzy. Prosta, martwa natura, jeszcze efekt światła, który efekty luministyczne są bardzo nośne znaczeniowo. Mamy też obrazy Jerzego, nie Jerzego, tylko Jana Dobkowskiego, który modlitwa, właśnie ksiądz Jerzy jakby modlący się i jakby w nurtach rzeki. Wiadomo, tragedia się wydarzyła, jego ciało było wrzucone do rzeki. No i kilka innych obrazów, które w tamtym czasie były bardzo mocne, ale na przykład proszę zwrócić uwagę na obraz Grzegorza Bednarskiego, też pokazujący tragedię, gdzie jest takie pokazanie z krzesła, coś w rodzaju przesłuchania, gdzie te żarówki atakują postać, która jest prawie zdeformowana. Prostymi środkami artystycznymi wyrażona po prostu napięcie, tragedia. Ta wystawa Przeciw złu, przeciw przemocy, bo tak ona się nazywała, była, zresztą wszystkie wystawy niezależne były jakby stemplowane i plakatami przez wybitnych twórców. To jest akurat Bokiewicza, Przerwany różaniec, prosty forma symboliczna wyrażająca tą tragedię, ale obok jest na przykład też praca Piotra Młodożeńca, warszawskiego grafika, świetnego grafika, który też obrazuje to moment właśnie topienia księdza Jerzego. Prosty, graficzny wyraz tej tragedii. I kolejną wystawą albo symbolem tego czasu to są oczywiście sama rzeczywistość. Myśmy w tamtym czasie nie malowali tylko tak zwanej martyrologicznej sztuki, ale też tworzyliśmy obrazy i dzieła mówiące o tej rzeczywistości jakiegoś naszego tu i teraz. To były szczególne obrazy, dlatego że ja sam byłem w gruncie rzeczy autorem takich wystaw, jak na przykład Wszystkie nasze dzienne sprawy, które mówiły właśnie bardziej o kondycji człowieka, o kondycji uwikłaniu w czas, które pozwalały mówić właśnie o wartościach osoby ludzkiej, jako która jest tutaj jakoś stłamszona, przybita czasem, ale zarazem manifestująca swoją podmiotowość, jak i też mówienie o scenie, w której przyszło nam żyć. I na przykład takie znakomite obrazy Jacka Rykały, twórcy śląskiego tutaj, który od lat portretuje podwórka śląskie, z
No i choćby nawet ta sytuacja realnej jakiejś starej kobiety na podwórku takiej rozwalonej. To zderzenie kadru na rzeczywistość z osobą buduje to napięcie takie symboliczne, które wyraża ten czas. Mamy tutaj też obrazy na przykład Jacka Waltosia, które mówią bardziej o psychologii, o stanie psychicznym. Złe świecenie, czy Płaszcz miłosiernego Samarytanina, to jest na bruku. To jest jakby takie pochylenie się kogoś. Jacek Waltoś cały cykl na przykład zrobił takich rzeźb i obrazów, i grafik, w którym jest jakby pusta przestrzeń na człowieka, przykryty płaszczem, widzimy tam jakąś cień człowieka i płaszcz w tym wypadku na bruku. To jakby zanotowanie jakiegoś, tak miłosierny Samarytanin pochylił się nad potrzebującym, tak tych reakcji psychicznych na zagrożenie, na potrzebę drugiego człowieka w tym czasie było bardzo wiele. Wróćmy jeszcze tutaj do części centralnej. Środkiem tego symbolicznego kościoła krzyża jest ołtarz niepodległości, dzieło Jerzego Beresia, artysty krakowskiego, też już nieżyjącego, który no, wiele takich dzieł w tym latach 80. tworzył. Prostymi środkami rzeźbiarskimi wyrażał właśnie jakąś sytuację, w której no, w kształcie V litery tego ołtarza niepodległości jest też krzyż przełamany. Jak u niego są takie symbole zazwyczaj mobilne, to krzyż, który jest opleciony jakby koroną cierniową, a więc świadczący o tym dramacie. No i to jest właśnie to przełamanie krzyża, które jednocześnie wydaje dźwięk w trakcie jakiegoś delikatnego krzyku tej tragedii. Mamy tutaj też obrazy też śląskiego Kazimierza Cieślika, obrazy, które bezpośrednio trafiają do ikonografii, nawiązują do ikonografii chrześcijańskiej. On tutaj wtedy mówi o uzdrowieniach. Mamy o Łazarzu, o człowieku z usuniętą ręką, o epileptyku i zmartwychwstanie. Są obrazy, które jakby pokazują poprzez portret współczesnego człowieka, konkretnego człowieka, ten wymiar nadziei, że jest jakaś w tym wypadku choroba, jakby ewangelicznie to jest opowiedziane o jakimś nieuleczalnej sytuacji, ale dochodzi do cudu, dochodzi do uzdrowienia. Ten artysta w takich prostych odniesieniach buduje tą narrację właśnie nadziei, która się tutaj pojawia, gdyż nadzieja w tych wszystkich czasach była dość mocno obecna. Po drugiej stronie mamy obrazy Eugeniusza Muchy, na przykład Siewca, gdzie, jak wiadomo, siewca sieje, żeby była nowa rzeczywistość, żeby był nowy plon. I ten siewca no, dokonuje tego zasiewu, a więc jest ten zasiew pod nową sytuację, że nagle ta nowa ziemia się pojawi. Dlatego, że bardzo ważną wystawą też w tamtych czasach była wystawa Niebo Nowe, Ziemia Nowa. Jest tutaj plakat znakomity. To była wystawa Marka Rostworskiego, też na Żytniej zrobiona, w której artysta właśnie zadał to pytanie, bo to jest pytajnikiem. Niebo Nowe, Ziemia Nowa. Czy da się przemienić ziemię? I takie obrazy właśnie, jak tutaj mówię, ale też część obrazów, które są w dalszych przestrzeniach, nawiązywały do tego wymiaru. To znaczy pytanie o stan naszej rzeczywistości i taki wymiar nawet trochę apokaliptyczny, bo ona się kończyła, ta wystawa na Żytniej, no, no właśnie takiego nowego wzrastania. To znaczy był taki aranżacja z Kaliny z wieczernikiem w ruinach i z tego wyrasta biało-czerwona flaga z krzyżem, tworząca ten symbol wiary i nadziei z tej zniszczonej wspólnoty, ale jednocześnie była też na Chórze rzeżucha wysypana i gdzie była zielona łąka, a więc znowuż w tym czasie też chciałem tutaj, jak już jesteśmy, pokazać kilka plakatów, które wyrażały tą tajemnicę tamtego czasu.
To były nieraz sytuacje dość oczywiste. Te plakaty mówią prostym językiem. Ale zwrócę na jeden uwagę. Bardzo dobry plakat Piotra Młodożeńca, Solidarni, abecadło, różnie to funkcjonuje w literaturze. Tak zwaną solidarycą pisane po prostu ABC, DFG do Z. I oczywiście ten znaczek gdzieniegdzie umieszczany, symbol Polski walczący i już inną solidarnie, jakby do powiedzenia. W gruncie rzeczy komunikat jest o tyle nośny, że w gruncie rzeczy jest powiedzenie, że tymi czcionkami możemy ułożyć każde wolne hasło, że możemy być solidarni właśnie z tymi czcionkami solidarycy. Więc każdy komunikat, każde przesłanie, jeżeli jest jakimś wyrazem tej wspólnoty, która tym językiem się posługuje, tym alfabetem ABCD, tylko tak pisanym, jak symbolicznie. No zakaz czołgów to oczywiście bardzo nośna rzecz. Nawiązywanie też do symboli tamtego z okresu walk różnych, to jest lata 1970-1980, tylko jakby ta zmiana znaku, to znaczy czy kotwica jeszcze z czasów powstania warszawskiego, ale jednocześnie właśnie z tym lat 70. żałoby, ale tutaj 80. to już jest pewna nadzieja. To jest ten symbol solidarności. Proszę zwrócić też jeszcze na dopowiedzenie tej opowieści o tej ziemi, w której przyszło. Stanisław Sobolewski stworzył, krakowski artysta, stworzył taki cykl obrazów Wesołe Miasteczko. Proste kadry na karuzele, szczelnice, które stają się takim, właściwie to miejsce zabawy staje się monstrualne, jakimś miejscem zagrożenia. To jest oczywiście taka sytuacja dramatyczna, wyciągnięta z placu zabaw. Kolejny jego zestaw obrazów to jest cykl Krajobrazy szpitalne. Też kadry, które mówią o umieraniu, o jakimś zagrożeniu bardzo częstym w tym czasie, więc opuszczona prycza szpitalna, łóżko, jakieś informacje o tragedii. Thanatos, gdzie jest bizon, czyli maszyna rolnicza, która tam pod nowy zasiew znowuż przygotowuje pole, to znaczy zbiera płon. Wejdźmy jeszcze z powrotem do centrum. Tutaj mamy obrazy Stanisława Rodzińskiego, twórcy, który głównym takim motywem jego obrazów to jest motyw piety. Właściwie w dużym stopniu też nawiązujący do tragedii Popiełuszki, tego opłakiwania, ale także motywy, które często się pojawiały właśnie ukrzyżowania i ubiczowany. To znowuż ta częsty motyw w latach 80., kiedy tworzyła się taka paralela między doświadczeniem drogi krzyżowej Chrystusa, a doświadczeniem żyjącym w danym czasie człowieka, jego tragedii z tą tragedią i w tym wymiarze dawanie sensu tragedii naszej ludzkiej tego czasu. To bardzo często u Rodzińskiego, ale są też proste symbole Maćka Bieniasza, na przykład gołąb, który jest takim symbolem zakrad, właściwie nie wiadomo, trudno prościej wyrazić. Gołąb, symbol pokoju, jest zakratą, która na parapecie, właśnie nie wiadomo, gdzie jest więzienie, czy niebo jest uwięzione, czy my tutaj jesteśmy uwięzieni. Ta dwuznaczność tego uwięzienia jest tutaj pokazana. No i tutaj są dwa obrazy, które mówią o wymiarze tym eschatologicznym, ukrzyżowanie i całun.
To są obrazy, ten całun na przykład jest takim wyrazem po prostu w nawiązaniu do całunu turyńskiego, właściwie odciśniętym śladem po człowieku, jakby taką po jakiejś tragedii, jakiejś śmierci, jakimś odejściu. No, a ukrzyżowanie nad tym jest tym przechodzeniem do światła, przechodzącym w zmartwychwstanie, gdzie ten korpus człowieka wiszącego jest, wlewa się w światło. O tych naszych dziennych sprawach też mówią, bo jakby okala nam tę sytuację wystawy naszych dziennych spraw. Mówią też obrazy proste, martwe natury. Na przykład tutaj mamy z Bluta Grzywacza obraz z cyklu Rekolekcje Wiślickie. Zbyt Grzywacz, akurat mój nauczyciel, tak się składa, artysta warszawski, już nieżyjący, był internowanym, jednym z internowanych i kiedy akurat w Wiślicy był internowany i tam powstał, po wyjściu stamtąd powstał cały cykl Rekolekcje Wiślickie z prostą symboliką martwych natur, które miały swoją nośność. Ale oczywiście też on jest twórcą wielu obrazów takich symbolicznych jak ten Ikar. Po drugiej stronie mamy obrazy Ikar dla odmiany, w przeciwieństwie do tego takiego dosłownego robotnika ze skrzydłami. Tutaj mamy prostą układ, obraz Martwa Natura Aldony Mickiewicz z balią taką i skrzydłami, kościami, jakby wyrażającą tragedię Ikara. Inny obraz Wybeszona Aldony Mickiewicz mówi o stanie psychiki, o takim poczuciu po prostu wybebeszenia, czyli po prostu jakiegoś sytuacji dramatycznej. No oczywiście ta czerwona, biało-czerwona sytuacja, która się tworzy, jest jednoznaczna, ale to jest taka kołdra, która odsłania jakąś tragedię. Ekspozycja kończy się przestrzenią, którą wziąłem od wystawy, krajowej wystawy malarstwa młodych, Droga i Prawda. Były dwie odsłony tej wystawy we Wrocławiu, w Kościele Świętego Krzyża. To była wystawa, która była robiona przez środowisko wrocławskie, ale pod patronatem kardynała Gulbinowicza. To była wystawa, która pokazywała sztukę osób, które nie skończyły wówczas 35 lat. Więc to jest młode pokolenie, które teraz stanowi właściwie o sile polskiej sztuki. To są dzisiejsi 60-parolatkowie. Plakat Getta Stankiewicza. Nawiązaniu do krasnali wrocławskiej i do pomarańczowej alternatywy, bo to w tym czasie też we Wrocławiu działała pomarańczowa alternatywa. I ten, tu są wybitni twórcy współcześni, którzy debiutowali w stanie wojennym. To są Grupa Warszawska, to są też twórca katowicki. Tych artystów bardzo dużo. Jak sobie uzmysłowimy, że w wystawie Droga i Prawda uczestniczyło około 100 artystów, a było pokazanych ponad 300 dzieł, to dopiero zrozumie, jaki potencjał w tej wystawie był. Ja wiem z dokumentów z IPN-u, jak robiłem wystawę, miałem możliwość wglądnięcia. Okazuje się, że służby bezpieczeństwa w 1985 roku próbowały nie dopuścić do tej wystawy i do różnych miast, do swoich jednostek, skąd mieli przyjechać artyści, a więc na cały kraj, porozsyłali informacje, kto ma przyjechać i żeby nie dopuścili do przyjazdu albo wysłania prac. Okazało się, że z tych dokumentów wynikało, że tylko 3 osoby przestraszyły się, bo tam były asystentami na uczelni, a więc całe środowisko jakby miało to gdzieś, te sposoby zastraszania, które służby bezpieczeństwa czyniły. Co ciekawsze, jeszcze w tych informacjach pisało, że tłumaczyli się, że to środowisko artystyczne jest tak szczelne, że nie mają jeszcze informatorów w niektórych środowiskach, więc trudno im było skutecznie ingerować w to środowisko, żeby... Także to jest jakaś sytuacja ukazania, że młode pokolenie w tamtym czasie
tłumnie uczestniczyło w wydarzeniach niezależnych, tworzyło swoją zupełnie nową ikonografię. To jest najczęściej ikonografia dzika, tak zwana, nawiązywaniu do modnego nurtu w latach końca lat 80., początek lat 90., tak Neue Wilde, która wyraża nieraz rzeczy nieortodoksyjne. Z drugiej strony trzeba powiedzieć o tej otwartości Kościoła, który te rzeczy pokazywał w tamtym czasie. Dzisiaj pewnie by było to niedopuszczalne. Wiele zresztą z tych obrazów, tych samych twórców, w pewnym momencie zaczęto jednak z Kościoła ich wyrzucać, ale no, niektóre prace ich w latach 90. były pretekstem do jakichś skandali. Więc to są takie sytuacje, w którym pokazuje ta wystawa i to środowisko, jak w tamtych czasie z jednej strony jakiś stosunek był młodzieży do tego, a w ogóle całej społeczności do tej sztuki. To by przede wszystkim skupienie się na wartościach tej sztuki. Ta sztuka swoją wartość czerpała z poczucia wolności, ale też z odpowiedzialności za drugiego, bo ona dialogowała ze społeczeństwem. I to dialogowanie było czynione w bardzo ciekawy sposób, bo z jednej strony dialogowanie, no trzeba było znaleźć, żeby dialogować, trzeba znaleźć język, więc się szukało różnych form. Były te formy oczywiście nawiązania do tradycji ikonograficznej chrześcijańskiej, bo ta ikonografia jest od wieku w naszej świadomości. Mamy te kalki ikonograficzne, jak pieta, ukrzyżowanie, chleb, symbolika. Ale z drugiej strony też do tradycji no, XIX wieku, walki niepodległościowej, a też II wojny światowej, więc tej symboliki i znaków, które są w naszej tradycji historii bardzo mocno obecne, do tej symboliki martyrologicznej, ale też tworzenie nowej ikonografii, które wynikało z naturalnej sytuacji to, że to tworzyli też młodzi twórcy, którzy wychodzili z zupełnie innych doświadczeń, którzy nie chcieli być cały czas na klęczkach, ale chcieli manifestować ekspresyjnie swoją młodość, swoją siłę. I ta sztuka nieraz była bardzo witalna, nieraz bardzo ironiczna, nieraz mówiąca właściwie w sposób przenośny, dosadny, ale mówiąca o człowieku, przede wszystkim w sytuacji też historycznej, bo to są pełno też kontekstów historycznych. Wartość tej sztuki też jest może też dlatego, że po raz pierwszy artysta wziął w swoje ręce własne życie, własną karierę artystyczną. Trzeba pamiętać, że no w latach 80. władze nam serwowały wiele pokus. Myśmy mieli w tamtym czasie, być może, że dlatego, żeby ujawnić, żeby przerwać ten krąg bojkotu, który był przez sztukę polską, przeprowadzony przez artystów, władze nam serwowały możliwości właśnie stypendiów, albo odbierały, no bo jak w momencie, kiedy artysta się podporządkował, to odbierano im. Dawniej zniknęły tak zwane zakupy, które dawniej były czynione przez wszystkie instytucje państwowe. I artysta po raz pierwszy właśnie nie oglądał się na ten czerwony garnuszek, którym władza go serwowała, na te etaty artystów zakładowych, czy obowiązkowe zakupy czynione przez biura wystaw artystycznych czy muzea, tylko po prostu zaryzykował swoją karierą, swoim życiem, utrzymaniem, żeby tworzyć sztukę wolną. Bo zrozumiał, że w latach 80., kiedy doświadczyło się tego nowego powiewu wspólnoty zbudowanej wokół solidarności, gdy się doświadczyło wartości tej wspólnoty, gdy się zderzyło też i weszło w przestrzeń Kościoła, gdzie ta przestrzeń aksjologiczna jest bardzo mocno uporządkowana, to nie można już powrócić do tej sytuacji sprzed 80. roku. Dlatego ta sztuka przybrała obraz jednak cały czas bycia i kształtowania wspólnoty. Wspólnoty narodu, wspólnoty parafii, czy jakiegoś najbliższego otoczenia. Ja pamiętam, że na tych wystawach rzeczywiście przychodziły tłumy ludzi nieprzygotowanych i twórców, że jednocześnie po raz pierwszy właśnie wielcy twórcy teatralni, czy aktorzy, czy muzycy, czy plastycy jeździli też nie tylko w tych dużych ośrodkach, ale no nie wiem, no świetny przykład Salowej Mielca na przykład, gdzie Salowej Woli, no, gdzie mamy też sytuację Podkowy, Podwarszawa, to jest teren podwarszawski,
Masę imprez w kościołach, w Nowym Targu też na przykład znakomita działalność księdza Bednarza. Takich miejsc, gdzie nagle się ruszyli artyści, wybitni twórcy, żeby stworzyć wydarzenie artystyczne dla wspólnoty, było bardzo wiele. Panie profesorze, oprowadził nas pan po wystawie, pokazał nam pan dzieła artystów, którzy w sposób taki bezprecedensowy, mam wrażenie, zaangażowali się w życie publiczne, społeczne, często na granicy polityki czy uprawiania pewnej publicystyki wręcz, bo były takie dzieła, które były wykorzystywane oczywiście przecież w sposób publicystyczny. Proszę powiedzieć, jaki był los tej sztuki, bo przecież w jednym z filmów, które oglądałem na temat kultury niezależnej, ksiądz Tischner mówi, że to się skończyło, że to wspaniałe połączenie kościoła, tej podstawy aksjologicznej, tego też tej wspólnotowości się rozpadło, tak? Że sztuka poszła swoją drogą, a cała reszta poszła gdzie indziej, tak? Nie wiem, czy tak jest do końca, czy wszyscy artyści, bo przecież pan dalej działa, pan dalej maluje, Stanisław Rudziński również na przykład, tak, pana przyjaciel. Chciałem zapytać, jak pan się do tego odnosi po 30 latach, które upłynęły od tego czasu, bo to były dla pana rzeczy bardzo ważne, być może najważniejsze takie, które pana ukształtowały artystycznie i światopoglądowo. No a teraz minęło 30 lat, pokazujemy to w zupełnie innym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym, ekonomicznym. Jesteśmy zupełnie w innym kraju, zupełnie w innym kraju. Mam takie doświadczenie recepcji tej sztuki przede wszystkim. To znaczy, tak się składa, że przy jakichś okazjach wraca się do tej sztuki. Miałem doświadczenie robienia tej wystawy dużej o sztuce lat 80., zaraz po tym okresie, w 91 roku. Robiłem wystawę Cóż po artyście w czasie marnym w warszawskiej Zachęcie, która później była przeniesiona do Muzeum Narodowego w Krakowie. I później robiłem jeszcze taką potężną manifestację w Muzeum Narodowym Krakowskim Pokolenie 80, która była poświęcona tej młodej sztuce lat 80., o której mówiłem w tej przestrzeni ostatniej. To było 2010 rok. No i teraz robię tutaj po 10 latach w Gliwicach. Które oczywiście akcenty są różnie ważone, tutaj jest pokazanie ruchu całościowo, zwłaszcza tych oaz w kościele, które się tworzyły wystaw przykościelnych, a tam była raczej w pierwszej wystawie na akcent na problematykę, ikonografię, a w tej drugiej pokoleniowa ewa wystawa. Niemniej ja obserwuję reakcję prasy i to jest znamienne. Oczywiście tutaj trudno powiedzieć o reakcji tej, jaka tutaj będzie. To jest dopiero przed wystawa nami. Przed nami, otwarta dopiero będzie za parę dni. Ale w 1991 roku było bardzo dużo recenzji. No, ja naliczyłem wtedy to, co ja wyłapałem, było 45 recenzji. To jest oczywiście dzisiaj niespotykane. Żadna wystawa dzisiaj tak nie jest odebrana. I większość recenzji wybitnych twórców, krytyki, którzy nawet uczestniczyli w tym ruchu niezależnym, była krytyczna wobec tego okresu. Miałem przypadki rozmów z niektórymi twórcami z tamtego okresu, którzy robili nawet niektóre wystawy, którzy mówili, że w interesie Polski teraz nie jest pokazywanie tego cierpiętniczego okresu tamtego czasu, kiedy myśmy byli w kościele, kiedy myśmy się modlili, kiedy z tą wspólnotą uciemiężonych ludzi tworzyli i manifestowali jej potrzeby i jej wartości. Tylko żeby pokazać Polskę dynamiczną, nowoczesną, ta, która się rozwija, która jest otwarta, zachodnia i tak dalej, i tak dalej. No więc taka była reakcja zaraz po tym okresie, na świeżo. Ja nawet paru artystów, no dosłownie, które jakieś neofickie manifestacje w latach 80. robiło, nagle po prostu wstydziło się tych okazji, ale nie chcieli mi dać tych obrazów na tamtą wystawę, chociaż byli bardzo znakomitymi artystami tamtego czasu, tworzyli świetne obrazy tamtego czasu.
jak ja mówiłem złośliwie, no wstydzili się tego, że w latach 80. byli przyłapani na klęskach. I teraz w tym nowoczesnym, otwartym na zachód czasie lat 90. no nie wypada się pokazać, że tam się klęczało, w kruchcie było i tam się wystawiało. Taka była reakcja w tym pierwszym okresie. A więc ten próg okrągłego stołu i sytuacji już właśnie pod koniec lat 80. nagle to wszystko było ucieczka od tego, poza sztuka krytyczna, bardzo agresywna wobec Kościoła. Także że to tło też szersze, europejskie, nagle myśmy się w tym nie mieścili. A miałem na przykład znakomitą recenzję w tym czasie w Le Monde, która, bo w tym czasie była pokazywana wystawa w, nie wiem, chyba w Muzeum Narodowym Sztuki Francuskiej, która mówiła o sztuce francuskiej jako, i tej wystawie jako sztuce o niczym, a to, bardzo dobrze pisała o wystawie właśnie Cóż po artyście w czasie marnym, jako wystawie, w której o coś chodzi. Lewicowy Le Monde pisze właśnie o tym wymiarze po prostu, no oczywiście tam był ten kontekst też, że właśnie ta sztuka była bliska robotnikowi, że była społeczna, że miała charakter społeczny, ale to pokazało zewnątrz. Nasze piekiełko się rozkręcało, już były podziały i ta sytuacja się nagle, no, z perspektywy tak samo amerykańskiej, bo w Timesie była recenzja pozytywna na ten temat, była taki materiał też w takim piśmie artystycznym amerykańskim z tej wystawy się ukazał. Miałem propozycję przeniesienia tej wystawy do Stanów Zjednoczonych i Philip Morris, który wchodził w tym czasie na rynek polski, chciał sponsorować, już były miejsca wyznaczone. Niestety nasze ministerstwo w ówczesnym czasie nie chciało dać patronatu nad wystawą polskiej sztuki w latach 80. Więc pokazuję, jak ten kontekst polityczny dla mnie dotkliwy bardzo, bo nagle się nie spodziewałem. Robiłem dużą wystawę w samym centrum, w Zachęcie tej sztuki i nagle całe otoczenie nagle się pozycjonuje w nowej rzeczywistości i nagle inaczej się do tego czasu ustawię. I później pamiętam rozmowy z niektórymi historykami sztuki z Warszawskiego Uniwersytetu czy Krakowskiego, że nawet nie ma chętnych do zrobienia jakiejkolwiek pracy doktorskiej o latach 80., że tego się nie tyka. I nagle w 2010, a więc minęło trochę czasu, robiłem wystawę w Muzeum Narodowym o tej sztuce lat 80., później ona jest przeniesiona jeszcze do Muzeum Rzeszowskiego i też bardzo dużo recenzji. To rzeczywiście jest też kilkadziesiąt recenzji, nie liczyłem już tak skrupulatnie, tylko że już więcej jest w mediach, ale właściwie wszystkie ważniejsze jakby pisma też o sztuce się do tej wystawy ustosunkowały. Co więcej, jak ja zrobiłem tę wystawę, od razu też pojawiły się inicjatywy innych ośrodków, które, żeby zrobić też wystawę lat 80., więc kilka wystaw naraz powstało tych lat 80. w tym czasie. I reakcja była bardzo dobra. Nagle wszyscy widzą wartość tej sztuki. Więc ile czasu wymaga, żeby te napięcia i pozycjonowania, żeby się one jakby ustabilizowały i nagle się zauważa wartości tej sztuki, że tu się widzi fundamenty sztuki współczesnej, że to była ta pierwsza sztuka, postawa artystów, którzy oderwali się od tego perspektywy PRL-u, że ta, to było właśnie ta... No i nie wiem, jak ta wystawa trzecia w tym cyklu się pojawi, ale niewątpliwie czas, i to nie jest kwestia pokolenia, bo można powiedzieć, no dlaczego w 90. roku ci, którzy uczestniczyli, tak nie bronili tego. Nie. To jest kwestia po prostu jednak spojrzenia z pewnej perspektywy. No, czym jesteśmy bliżej, te emocje są większe. Ta sztuka w latach 80. była nacechowana na olbrzymi emocjami. I naszymi, i społeczeństwa, z którym dialogowaliśmy. Myślę, że nigdy chyba wcześniej nie było takiego zainteresowania, takiego odzewu wśród właśnie takich tak zwanych zwykłego człowieka, takiego z ulicy, sztuką, który przychodzi. Prawda? Tak, wtedy pamiętam naprawdę po raz pierwszy masowo... To było masowe uczestnictwo. Było to zderzenie artystów i twórców. No, a później już to wszystko się rozwijało swoim utartymi trybami obecności, prawidłami galerii, polityki kulturalnej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za przygotowanie tej wystawy. Wszystkich zapraszam.
na wystawę, która będzie udostępniona od najbliższego wtorku, od 23 czerwca i będzie trwała do 4 października w ruinach Teatru Wiktoria. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy, bo to jest właśnie wgląd w Oazę Wolności w trudnym dla Polski czasie w latach 80. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję.